Buonasera. Dajcie mi sekundkę, wszystko uruchomię. Okej. Powinno śmigać. Okej, buonasera, cześć. Ciao a tutti. Chyba się wszystko pomalutku uruchamia. Dzisiaj mamy bardzo fajny temat, więc mam nadzieję, że będzie Was tutaj sporo. Jeżeli jesteście, to oczywiście dajcie znać, sprawdzimy, czy wszystko działa i czy wszystko śmiga tak, jak powinno. I zaczynamy od razu z naszymi dzisiejszymi pogawędkami. Swoją drogą, tak od razu mogę powiedzieć, że w sumie zaczynam się zastanawiać, czy nie zmienić nazwy tych naszych spotkań, bo w sumie chiacchiere italiane, no to tak, no, włoskie pogawędki. No, a czasem jednak gadam po polsku, tak jak dzisiaj, nie? Więc może zmienimy na quattro chiacchiere? Nie wiem, co by na to. Tak się zastanawiam i zobaczymy, czy to się przyjmie, czy nie. Jeżeli będzie łatwiejsze, lepsze, to może faktycznie tak zrobimy. Ale dobra, chyba jest wszystko okej. Tak. Na Facebooku też? Na Facebooku chyba też. Dobra. Do rzeczy. Dzisiaj krótki wstęp, zacznę od ogłoszeń, bo zazwyczaj no, po jakimś czasie tam dołącza więcej osób, a właśnie chcę, żeby ta część z wyrażeniami była, no, żeby była po prostu dla większej liczby osób. Więc pierwsze ważne ogłoszenie, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Będę dzisiaj mówiła o słownictwie, w sumie o serialu tak naprawdę Il Processo, którym może już słyszeliście, bo jest o nim teraz trochę głośno na takich różnych grupach związanych właśnie z językiem włoskim, więc możliwe, że już o nim słyszeliście. Ja chcę o nim troszkę powiedzieć. Nie będę robiła recenzji, nie będę robiła tutaj żadnych spoilerów, jeśli chodzi o akcję, ani takie inne rzeczy. Skupię się na paru takich fajnych wyrażeniach do użycia właśnie z języka włoskiego i omówię jeszcze parę takich innych rzeczy, które mi wpadły w oko lub ucho, w zależności od tego, czego to dotyczy. Na blogu natomiast już opublikowałam wpis, w którym zawarłam masę słownictwa związanego właśnie z tym światem prawnym, z tym światem przestępczym też trochę, tak? Czyli wszelkie słowa, które znalazły się w tym serialu, w pierwszych odcinkach, też potem przestałam trochę notować, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale takie główne. Jeżeli byście właśnie chcieli zacząć oglądać, tylko i wyłącznie słuchając tego oryginalnego języka, bez napisów, no bo wtedy wiadomo, dużo lepiej jesteście w stanie też się nauczyć, ale jeżeli brakuje takich podstaw, takiego właśnie głównego słownictwa, głównego zakresu słownictwa, tak, no to będzie po prostu ciężko. Także mam nadzieję, że do tego ten mój wpis troszeczkę się przyczyni, żeby dla Was to było łatwiejsze. A druga sprawa, to przygotowałam też ćwiczenia, żeby sobie to troszkę poukładać, powtórzyć ewentualnie. Co prawda dwa ćwiczonka, ale myślę, że zrobią swoje i będą dla Was też przydatne. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie ogłoszenie jest takie, że dzisiaj i jutro tak naprawdę jest ostatnia szansa na zakup mojej gotowej lekcji na poziom A2 B1, o której już, może tak Wam pokażę, o której już trochę mówiłam w piątek, ale tak naprawdę no, jakoś przez weekend to tak, no, zazwyczaj jestem tutaj nieobecna, więc jeszcze dzisiaj, jutro będę trochę więcej na Instagramie, na Stories mówić jutro. Prawdopodobnie. Dlaczego warto dzisiaj, jutro? Bo pewnie wiecie, może nie wiecie, więc powiem. Premierowe produkty u mnie są zawsze mega, mega tanie. W szczególności od niedawna, gdy wprowadziłam dodatkowe zniżki 30% dla newslettera, czyli dla osób, które są na newsletterze. Czyli koniec końców możecie to nabyć za połowę ceny, a to jest jedyna taka szansa. Jeżeli kiedykolwiek będą jakieś zniżki, to nigdy aż tak wysokie. Więc tu już oczywiście zostawiam Wam to. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego, do tych materiałów, co tam jest, dla kogo to jest dokładniej, to zostańcie do końca, ewentualnie później odpowiem na te pytania. A teraz już chcę przejść do rzeczy. Więc tak, jeśli chodzi o serial Il Processo, to według mnie jest to świetny serial, jeśli chodzi o język włoski. Jakiś czas temu kiedyś tam mówiłam trochę o serialu Baby, Rzymskie dziewczyny po polsku, chyba jest ten tytuł.
I jeśli chodzi o baby, no to tam język jest taki nie dość, że przepełniony właśnie takim slangiem młodzieżowym, to jest dużo dialektu, dużo właśnie takich trudnych elementów i no jednak ta fabuła jest taka no, osadzona w tym świecie bardziej licealnym, więc nie każdy lubi takie klimaty. Natomiast jeśli chodzi o Il Processo, no to tutaj już mamy taki poważniejszy serial, no bo jest zabójstwo, tak, jest cała sprawa w toku, to całe dochodzenie, tak, wszystko co tutaj gdzieś tam odbywa się, więc sama tematyka jest poważniejsza, więc to już jest oczywiście plus. Oczywiście też można nie lubić tego gatunku, nie? No ale już pomijając gusta, że tak powiem, de gustibus, jak to Włosi mówią, pod kątem języka jest bardzo fajne, bo przede wszystkim gdzieniegdzie pojawia się jakiś tam akcent albo właśnie jakiś taki, nie wiem, jakieś takie powiedzenia bardziej potoczne, ale koniec końców w całym serialu ten język jest bardzo taki czysty, jest bardzo wyraźny, czyli też łatwo powinniście być w stanie zrozumieć ze słuchu większość rzeczy, o ile oczywiście macie ten poziom, nie wiem, A2B1, znacie też mniej więcej właśnie ten zakres słownictwa z tego tematu, nie? Więc odpowiem może na ostatnie pytanie, które tutaj też wypisałam na Facebooku i na blogu tak samo. Dla kogo jest w sumie ten serial? Jeżeli chcecie oglądać, po prostu oglądać bez napisów, bez niczego, to fajnie, żebyście byli co najmniej na poziomie B1, tak uważam. Żebyście byli w stanie tak, nie wiem, właśnie zrelaksować się też w miarę, jeżeli jesteście dość osłuchani oczywiście, jeżeli nie, no to może wyżej. Osoby początkujące, czyli takie właśnie na A1, raczej to będzie trudny poziom, tak, więc tutaj koniecznie musiałyby dojść napisy. A dwa, no to tu już zależy od tego, na jakim jesteście też poziomie, jeśli chodzi o samo rozumienie ze słuchu. Bo sama znajomość języka, możecie się douczyć słownictwa, tak? No bo takie słownictwo dość związane z tym tematem, no to wychodzi poza ten poziom, tak? Ale jeżeli się go nauczycie, no to już będzie coś dodatkowego, ale mimo wszystko musicie być dość osłuchani, żeby rozumieć to ze słuchu, nie? Więc tutaj ewentualnie z napisami włoskimi, tak, koniecznie z włoskimi, to wtedy możecie próbować. Dlaczego nie będę polecała napisów polskich? Wrócę do tego jeszcze później. Jest masa błędów, jeśli chodzi o te napisy. Ja z ciekawości obejrzałam sobie właśnie serial z polskimi napisami, bo chciałam po prostu zobaczyć jakość tych tłumaczeń i jakie właśnie takie rzeczy są. No i trochę podszkolić sobie polski język, w sensie polskie nazewnictwo pewnych rzeczy, które tutaj się pojawiają. Włoskie napisy są całkiem. Też na początku, w sensie no gdzieś tam w trakcie przełączałam też, żeby sprawdzić jakieś trudniejsze wyrażenia, albo gdy były bardziej złożone zdania. Wiadomo, napisy są zawsze skracane, tłumaczenia też są, nie są nigdy takim dosłownym tłumaczeniem, też są taką skróconą wersją. Więc tam, gdzie były takie bardziej rozbudowane wyrażenia, rozbudowane myśli na przykład, to też z ciekawości przyłączałam sobie te języki i te napisy, żeby to porównać, więc te włoskie są całkiem. Polskich zdecydowanie nie polecam. Ale do tego jeszcze wrócę może. Jeśli chodzi o takie fajne wyrażenia, które też możemy wyłapać, te, które dzisiaj przedstawię, jest ich tam 5 chyba w sumie, tak, to są takie, które pojawiły się w pierwszym odcinku. I uważam, że są właśnie bardzo takie fajne, właśnie pod kątem językowym, takim już szerszym nawet, nie tylko związanym właśnie z serialem, no a po to tu jestem, żeby właśnie mówić o takim właśnie żywym języku, nie? Więc skoro jest serial, mamy język autentyczny, no to jest to po prostu kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o takie powiedzenia, wyrażenia po prostu autentyczne i z mowy potocznej. Pierwszy z nich to jest czasownik inquadrare. Nie wiem, czy tutaj oglądaliście ten serial już, czy nie. Tu akurat pojawia się to wyrażenie, gdy jest tam ta początkowa scenka w szkole i jedna dziewczynka się odzywa, żeby bronić kolegi i nauczycielka mówi "Ja inquadrare, Camilla". Czyli o co tutaj chodzi? Inquadrare oznacza w tym sensie rozgryźć kogoś, bo samo inquadrare w takim bardziej dosłownym znaczeniu oznacza zmieścić w kadrze, czyli w momencie, gdy robimy zdjęcie, chcemy kogoś zmieścić w kadrze, tak, no to vogliamo inquadrare questa persona.
Stąd się to właśnie bierze. Możecie to kojarzyć z quadro, obraz, nie? To też oczywiście jest takie jako skojarzenie. Więc w kontekście osoby inquadrare qualcuno, to możecie sobie to tak jakby właśnie skojarzyć z takim malowaniem obrazu. No bo gdy kogoś rozgryziemy, no to mamy już właśnie w głowie pewien obraz tej osoby, nie? Można tak sobie to tłumaczyć. Myślę, że to jest całkiem fajne skojarzenie. Oczywiście możecie też sobie zrobić jakieś własne, tak? Które bardziej będą Wam pasować. Ale właśnie to jest fajne, że dobbiamo inquadrare qualcuno albo inquadrare qualcosa, bo jak rozgryzamy coś, jakiś problem na przykład, to też można się z tym spotkać o inquadrato questa situazione, czyli tak jakby zdałam sobie sprawę z całego obrazu sytuacji, tak? Zrobiłam obraz tej sytuacji, więc to też jest dość fajne do używania w szerszym kontekście, nie? Drugie wyrażenie. Levarsi il pensiero. Tutaj z kolei jest akcja w samochodzie, rozmawiają tam sobie właśnie tutaj ta główna pani prokurator z tym drugim pomocnikiem, nie wiem jak to po polsku nazwać, z tym drugim właśnie, który wspiera ją podczas śledztwa. I od pewnej chwili mówię, ci leviamo subito questo pensiero, nie? Będziemy mieć to z głowy, tak byśmy to po polsku powiedzieli. Tutaj akurat dotyczyło to pewnego pytania, które tam się pojawiło. Ona chciała wiedzieć, jak on się dostał w ogóle do prokuratury i okazało się, że on jest kimś poleconym, tak? Jak to często bywa w tym świecie niestety. No to właśnie leviamo ci questo pensiero, miejmy to z głowy, levarsi un pensiero, nie? Można to też troszeczkę zmieniać, ci leviamo subito, czyli miejmy to od razu z głowy, tak jakby, nie? Więc leviamo ci questo pensiero, o właśnie, ja na początku dzisiejszego spotkania mi sono levata questo pensiero di trasmettervi le novità, nie? Miałam z głowy od razu wszystkie nowości, które chciałam Wam przekazać. Mi sono levata questo pensiero. To wyrażenie można też spotkać czasem z czasownikiem togliere. Togliamo ci questo pensiero, mi sono tolta questo pensiero. Nie? Czyli też to ma dokładnie to samo znaczenie i można tego zamiennie używać, to jest dokładnie to samo. Na razie wszystko ok? Czy mam coś powtórzyć, zwolnić może? Bo też tak, no, sono partita in quarta, można tak powiedzieć, czyli wyruszyłam no, z czwartym biegiem dosłownie. Ok, na razie widzę ok, ciao, widzę, że też na Facebooku dołączyło trochę osób, super, bardzo się cieszę. Ok, to lecę dalej. Kolejna rzecz dotyczy tego, jak po włosku mówić o tym, że coś zajmuje nam dużo czasu, coś właśnie zabiera tak jakby, albo no, wymaga po prostu dużej ilości czasu, żeby coś zrobić, tak? Tutaj chodzi mi o takie zdanie, które pojawiło się w serialu, przeczytam, bo mam właśnie zanotowane. La compagnia telefonica ci mette un secolo a mandare la trascrizione degli SMS. Czyli operator telefoniczny, komórkowy, tak, potrzebuje, no, zajmuje mu to dosłownie wiek, żeby przesłać transkrypcję SMS-ów. I tutaj chodzi mi o to secolo. Chcę troszeczkę rozszerzyć ten temat, bo to jest coś, z czym ja spotkałam się tutaj w Polsce trochę z takim niezrozumieniem. W sensie używałam takich właśnie włoskich powiedzeń i przekładałam je tak bardzo dosłownie na język polski i z drugiej strony właśnie widziałam takie, ale jak to, o co chodzi? Więc też to może być fajne z kolei właśnie, gdy Ty wysłyszycie to gdzieś tam od znajomych we Włoszech. Ale też, gdybyście Wy chcieli powiedzieć, że coś zajmuje bardzo dużo czasu, nie? I tutaj jest właśnie mowa o un secolo, czyli wiek, tak? Czyli to zajęło wieki, tak po polsku chyba się też mówi. Ale jak właśnie chcemy to rozszerzyć trochę, to moglibyśmy powiedzieć tutaj tak naprawdę jakąkolwiek jednostkę czasu. Jeżeli ja robiłam tutaj, nie wiem, o na przykład dzisiaj przygotowałam ten słowniczek cały, przygotowałam te ćwiczenia dotyczące właśnie tego całego słownictwa opartego na tym serialu, tak? I mogłabym powiedzieć, ci ho messo 10 ore, nie? Że zajęło mi to dosłownie 10 godzin.
Ale tak naprawdę to wcale nie oznacza, że zajęło mi to 10 godzin. To może być właśnie takie trochę przesadzenie, tak? Żeby powiedzieć, że coś było bardzo, bardzo czasochłonne i chcemy właśnie to jeszcze bardziej tak jakby podkreślić, jeszcze bardziej wyolbrzymić, nie? Oczywiście tak, żeby to miało dalej sens, żeby to miało ręce i nogi, tak? Jeżeli powiem ci ho messo mesi a farlo, no to tutaj raczej komunikujemy tę dosłowność, tak? No bo zrobienie tam dwóch ćwiczeń i słowniczka, które ma zająć niby miesiąc, no to jest takie dość dziwne, więc nie moglibyśmy tak jakby sobie tego przełożyć. Nie wiem, czy w miarę jasno to tłumaczę. Jest to bardzo pokręcone, ale z drugiej strony właśnie też bardzo fajne, nie? Edao reket y aspetto. Czekam już od godzin, nie? Dosłownie, a tak naprawdę po prostu mogę być znudzona tym czekaniem i żeby to podkreślić, że bardzo długo czekałam, no to powiem, że od godzin, tak? Ale oczywiście to jest, nie wiem, może to być 10 minut, 15, a mogę być po prostu bardzo niecierpliwą osobą. Nie? Może z tym przykładem jest tak trochę bardziej przekazałam to, o co tutaj chodzi, nie? Bo to dalej mogłoby być, miałoby sens, tak? Tutaj też nie moglibyśmy powiedzieć, że czekam od tygodni czy od miesięcy, no bo to już po prostu nie miałoby sensu, nie? To nie byłoby w ogóle logiczne, żeby czekać na kogoś przez tydzień w jednym miejscu na przykład, nie? Natomiast już godzinne opóźnienie na jakieś tam spotkanie jest tak jakby prawdopodobne, więc żeby to podkreślić, możemy tego użyć, nie? Więc tak samo tutaj w kontekście, nie wiem, jakiejś pracy, jakiegoś właśnie opóźnienia, w kontekście czegoś, co po prostu zżera nam czas, nie? Dobra, kolejna rzecz, to z kolei była właśnie bardzo, bardzo była dla mnie taka niespodzianka. W sumie nie zdążyłam sobie tego odszukać w Google, czy faktycznie tak się mówi, czy to jest kolejny wybryk tłumaczy, którzy przetłumaczyli włoskie wyrażenie colpevole come il peccato, czyli ono dosłownie oznacza winny tak jak grzech. Przetłumaczone zostało na język polski winny jak ocet. Bardzo mi się to spodobało. Trochę nie czaję, w sensie nie rozumiem za bardzo, czemu ocet miałby być winny. Jest to trochę właśnie dla mnie dziwne. Jeżeli znacie to powiedzenie po polsku, to bardzo proszę, wytłumaczcie mi, o co z tym chodzi, bo bardzo mnie to rozśmieszyło, jak to oglądałam i starałam się właśnie jakoś zrozumieć, skąd się to bierze, jak się przekłada właśnie colpevole come il peccato na winny jak ocet, bo to była totalna abstrakcja dla mnie. Ale właśnie tak jak mówię, to też jest taki smaczek, który sobie ja wyciągnęłam osobiście z tego serialu, właśnie oglądając go z napisami po polsku, nie? Bo to też jest całkiem ciekawe doświadczenie czasem. Dobra, i teraz ostatnia rzecz w sumie to jest bardziej, jeśli chodzi o takich trochę falsi amici, tak? Takich fałszywych przyjaciół, bo oczywiście tutaj jesteśmy w kontekście prokuratury, tak? Mamy tutaj rozprawy w sądzie, więc z jednej strony mamy prokuraturę, a z drugiej strony mamy obronę i oskarżoną, tak? Która tam no, rozstrzygają wszystkie te różne sytuacje, przesłuchują różnych świadków i tak dalej, nie? I w serialu pojawia się też taki skrót PM, więc chciałabym to też wytłumaczyć. Przede wszystkim prokuratura po polsku to jest la procura po włosku, czyli nie jest la procuratura, tylko właśnie la procura, tak? Czyli Elena lavora in procura e lei fa la PM. Lei fa la PM. To pojawia się właśnie też w serialu. La PM po polsku tłumaczymy tak jakby na pani prokurator, chyba że już przyjęła się forma prokuratorka. To PM, ten skrót rozwinięty, to jest pubblico ministero, czyli prokurator w polskim sensie to jest il pubblico ministero, który może być skrócony do il PM albo la PM, ok? Natomiast jeśli chodzi o il procuratore, bo też istnieje w języku włoskim takie słówko, il procuratore to jest szef wszystkich szefów, jeśli chodzi o całą prokuraturę, tak? Czyli il capo della procura e il procuratore, ok? Czyli ten najniższy szczebel, tak jakby, ten, czyli ten zwykły, tak jakby prokurator,
to jest Il Pubblico Ministero. A jeśli chodzi o Il Procuratore, to to jest nad wszystkimi, ok? Także uważajcie, żeby też nie tutaj nie zamienić. To trochę tak jak z criminale, a giallo, tak, a criminalista. To też jest taka kolejna grupa fałszywych przyjaciół, która też bywa zdradliwa, nie? Więc tutaj uważajcie na to. I druga rzecz, bardzo często zwracają się tutaj do tej pani prokurator poprzez dottoressa. To też jest taki bardzo częsty zabieg, jeśli chodzi o Włochy i włoskie tytuły i tak jakby zwracanie się do kogoś. To dottoressa możemy spotkać też w ogóle, gdy ktoś ukończył studia. Takie najzwyklejsze, nie doktorat, tak, tylko po prostu ktoś, kto ukończył we Włoszech studia, też już ma stopień dottore, dottoressa. Więc to też jest taka ciekawostka, która w momencie, gdy zaczęłam studia w Polsce, stała, no, była całkiem już taka bez sensu tak naprawdę, nie? No bo polskie nazewnictwo tutaj akurat wydaje mi się, że jest okej, okay, nie? O, widzę, że trochę wytłumaczyliście mi. Powiedzenie może nie, ale ocet winny to chyba powszechnie znany produkt. Myślę, że chodziło o oddanie gry słowem. Okej. Okay. No, właśnie mi chodziło tak w kontekście tego samego powiedzenia, nie? Że jest winny jak ocet. No to tak, okej, okay, to po prostu ocet winny z jabłek ktoś przetłumaczył bez sensu. Okej, okay, tak myślałam. Ja usłyszałam dottore, dottoressa. Tak, no bo to jest właśnie to, co mówiłam, tak? Czyli w momencie, gdy zwracamy się do tej osoby, to nie mówimy PM, nie mówimy publico ministero, tylko właśnie zwracamy się tak jak między właśnie, nie wiem, formalnymi rozmowami mówimy pan, pani, no to tutaj używa się dottore dla pana albo dottoressa dla pani. Natomiast sam tytuł, tak jakby zawodowy, czyli właśnie, jeżeli chcę powiedzieć, że jestem prokuratorem, to nie powiem faccio il dottore, bo faccio il dottore, no to już jest lekarz, tak? A faccio il pubblico ministero, albo faccio il PM, albo la PM, tak? Jeżeli jestem kobietą. A więc ja już bym powiedziała faccio la PM. Ok? Czyli żeby była jasna ta różnica, jeżeli zwracamy się bezpośrednio do pani prokurator, do pana prokuratora, to dottore, dottoressa. Ale jeżeli mówimy o ich zawodzie, no to już PM. Ok? Więc to jest właśnie ta różnica, nie? Dobra. I ostatnia tak jakby właśnie część, jeśli chodzi o te moje wywody, to właśnie te błędy w tłumaczeniach. Nie będę ich wszystkich omawiała, bo to też nie ma sensu. Jeżeli będziecie oglądać te napisy, przepraszam, oglądać serial z polskimi napisami, to zanim coś sobie zanotujecie na zasadzie właśnie usłyszane słówko równa się tłumaczenie, które jest w napisach, to sprawdźcie koniecznie, czy to faktycznie jest ok. No bo właśnie tutaj to winny jak ocet, no to dobra, to jest taka gra słów, ta, która no, jest akceptowalna, ale jeżeli już byście sobie zapisali, że właśnie colpevole come il peccato i zapisać, że il peccato to jest na przykład ocet, bo logicznie myśląc moglibyście do czegoś takiego też dojść, no to oczywiście to już jest całkowicie niepoprawne. Tak samo jak pojawiło się w ogóle też mnie dość fajnie, w sensie no, rozśmieszyło to, że tłumacze ewidentnie nie wiedzą, że istnieje żeńska wersja imienia Fabrizio. Fabrizio to jest męskie imię, a Fabrizia to jest żeńskie imię. I na przykład przełożona tej pani prokurator, która prowadzi sprawę, nazywa się Fabrizia, a cały czas w napisach pojawiało się Fabrizio, nie? To jest taki akurat śmieszny błąd kolejny. Natomiast jeśli chodzi o taki dość poważny, to tutaj, no uwaga, może być trochę spoiler, jeżeli nie oglądaliście, bo ta dziewczyna, która jest zabita, ona była adoptowana. I okazuje się, że no tutaj rodzice biologiczni, o tak powiem, rodzice biologiczni w pewnej chwili rozmawiają i sobie tutaj myślą, co by było gdyby, nie? I oni mówią, w sensie ojciec, który zostawił to dziecko, dopiero co, no, noworodka, tak, zostawił do opieki w jakimś zakonie, powiedział do matki biologicznej takie zdanie. Sai, la sera che l'ho lasciata lì, c'è stato un momento prima di entrare, c'è mancato poco.
I tutaj z kontekstu to akurat było, tam potem mówię, może to by się nie stało, tak? Czyli tutaj ogólnie chcieli przekazać, że w momencie, gdy tam poszedł, czyli do tego zakonu, był taki pewien moment, zanim wszedłem, że zastanawiałam się, czy nie zrezygnować z tego, czy nie zabrać jej z powrotem, nie? Natomiast to, co dzieje się w napisach, to jest całkowicie inna bajka. Te napisy brzmiały tak. Tamtej nocy, gdy się rozstaliśmy, w pewnej chwili, zanim wyszła, prawie ją zatrzymałem. I to w ogóle tak jakby zmienia sens, zmienia całkowicie przekaz. Czyli ktoś, kto ogląda to, nie znając w ogóle nawet właśnie wcale języka włoskiego, albo właśnie będąc na takim całkowicie początkującym poziomie, może zrozumieć całkiem co innego, albo właśnie być takim zmieszanym, bo o co chodzi, nie? I tak jakby z tych napisów polskich wynika, że ten ojciec, bo właśnie kilka dni przed śmiercią ta córka przyszła do tego ojca powiedzieć: cześć, jestem twoją córką. I właśnie z tych napisów wynikałoby, że tamtego dnia, tamtej nocy, czyli kiedy ona przyszła, ta córka dorosła już, tak, przyszła do niego, gdy się rozstaliśmy, w pewnej chwili, zanim wyszła, prawie ją zatrzymałem. I tutaj w ogóle, no, to się w ogóle nie klei, tak? I że może gdyby on ją zatrzymał wtedy, tamtej nocy, to by jej się nic nie stało. A tutaj po prostu chodzi o całkowicie inną sytuację, czyli tamtej nocy, gdy ją zostawił w tym zakonie jako noworodka, on się zastanawiał, czy jednak jej nie zatrzymać, nie? Także tu widzicie, to jest po prostu kwestia zgodności czasów i zaimków osobowych, czyli pronomi diretti. I jak widzicie, no, to akurat już całkowicie zmienia znaczenie. Poza takimi właśnie błędami, to są akurat takie, według mnie, no, to jest taki dość poważny błąd, że tak powiem, no bo tak jak mówię, tutaj przekazujemy całkowicie inne znaczenie, ale też cały czas są mylone liczby, na przykład szóstka z siódemką są cały czas zamieniane, tam było, nie wiem, tra mezzanotte, le sette del mattino, a napisy między północą a szóstą, albo incinta di circa sei settimane, a w napisach, że była w siódmym tygodniu ciąży, no to jest po prostu w pewnym momencie śmieszne, ale z drugiej strony, skoro mówię, że polecam ten serial dla osób, które uczą się włoskiego i chcą się nauczyć też ze słuchu, no to uwaga, tak, żeby też zwracać uwagę na tą różnicę między napisami, jeżeli oglądacie z polskimi. Jeżeli macie taką możliwość, żeby właśnie już macie ten poziom na tyle wysoki, żeby samo słuchanie Wam wystarczyło, albo to słuchanie z pomocą włoskich napisów, to super, ja to bardzo polecam. Natomiast jeżeli musicie korzystać z polskich, to miejcie to po prostu na uwadze, że te tłumaczenia są po prostu tragiczne momentami i całkowicie co innego jest przekazywane, nie? Jeżeli w ogóle, nie wiem, podoba Wam się ten dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy temat, właśnie takie omawianie tych błędów, które tutaj się znalazły, w ogóle właśnie wyłapywanie takich ciekawszych wyrażeń typowo włoskich, tak, niezwiązanych typowo z serialem, to możemy sobie też, nie wiem, w następnym tygodniu albo kiedyś tam jeszcze wrócić do tego. Nie wiem, możecie dać mi znać komentarzem albo po prostu serduszkiem, to wtedy zobaczę to i sobie to, no, będę wiedziała, że Was to interesuje po prostu, tak? I wtedy przygotuję taką kolejną listę błędów i kolejną listę wyrażeń, tak? Jeżeli oczywiście chcecie, no bo robię to przecież dla Was i jeżeli Was to nie interesuje, no to po co mam to robić, nie? Dobra, zobaczę tutaj jeszcze komentarze, bo widziałam, że coś się tutaj pojawiło. Gdzie można obejrzeć Il Processo? To jest serial, który jest w tej chwili na Netflixie dostępny, także tam właśnie też jest opcja wyboru tych napisów i oglądania właśnie w oryginalnym języku, właśnie po włosku. Okej. Okay. Dobra, czy macie jakiekolwiek pytania, czy do właśnie serialu, czy do wyrażeń dzisiejszych, czy do właśnie tej lekcji gotowej, o której mówiłam na początku? Jak coś, to oczywiście mogę
odpowiedzieć. Jeszcze mamy tutaj, no jak coś, to jestem oczywiście do dyspozycji. Jak coś, to standardowo nagranie z dzisiejszego spotkania będzie dostępne na blogu za, no w sumie nie wiem, czas, żeby to wrzucić na YouTube'a i umieścić potem na blogu. Przypominam, że post już jest dostępny, w sensie na blogu, na po prostu włoski.pl. Już ten słowniczek jest dostępny i ćwiczenia też już są. Także to już możecie sobie nawet od razu przejść i od razu do tego no, spróbować sobie zrobić te ćwiczenia i zobaczyć, jak sobie poradzicie, jeżeli już znacie to słownictwo. A jeżeli nie, no to najpierw zapoznać się trochę ze słowniczkiem, rozdzielić to sobie na ileś tam dni, no bo zrobiłam tam po prostu taką wielgachną listę słów. Także to nie jest do przetrawienia w jeden wieczór, to jest bardzo duży zakres też słownictwa. Także jak coś, to podzielcie to sobie i wtedy będzie można jakoś lepiej, nie? Na tym sobie popracować, żeby też wyciągnąć jak najwięcej, jeśli chodzi o język. Jeśli jakieś seriale dla początkujących albo bajki. Dla osób początkujących jako tako, już kiedyś o tym mówiłam, najlepiej jest oglądać po prostu rzeczy, które już znamy, czyli właśnie na przykład jakieś bajki. Bardzo dużo osób początkujących ogląda Peppę Pig. Też wiem, że jest dostępna na Netflixie, bo któryś z uczniów mi o tym mówił. Więc to jest też fajne, żeby sobie po prostu utrwalać i ćwiczyć słuch. Jeśli chodzi o takie seriale, to ja już tutaj nie polecam typowo włoskich seriali, lecz właśnie jakikolwiek serial, który ma na przykład opcję dubbingu włoskiego, bo wtedy ten język włoski jest taki bardziej czysty, nie ma tam akcentów, nie ma tam dialektów, nie ma takich wszystkich rzeczy, które po prostu sprawiają, że ten język staje się trudny do zrozumienia dla osoby nieosłuchanej, dla osoby właśnie początkującej. Więc wtedy wszelkie takie inne są zdecydowanie lepszym wyborem, nie? Gomora dla początkujących. No, Gomora nie jest zdecydowanie dla początkujących. Tutaj wiem, że też często Włosi mają z tym problemy, no bo tam jest masa dialektu, nie? Ja akurat Gomory jeszcze nie oglądałam, zabieram się za nią. Ale też właśnie zamierzam, bo jestem ciekawa po prostu też tego, ale myślę, że Gomorę będę oglądała z włoskimi napisami, bo tam jest, no tego dialektu akurat nie znam w ogóle, więc prawdopodobnie nic nie zrozumiem, gdy w tych scenach, gdzie ten dialekt jest jedynym językiem, jaki tam się pojawia, nie? Okej. Dobra, to myślę, że na dzisiaj to tyle. Przypominam, że właśnie promka na Dzieci Kozy da Fara Casa, cała gotowa lekcja, 20 stron materiałów jest dzisiaj i jutro w połowie ceny dla osób z newslettera. Przepraszam, że tak trę oczy, ale coś mi normalnie się... strasznie mnie piecze oko. Chyba mi się rzęsa zawinęła albo coś w tym stylu. Także no, będziemy kończyć, bo muszę prawdopodobnie iść po prostu sobie przepłukać oko albo coś w tym stylu. Italian Ricore, jak patrzę słówka na blogu, to niezła lista sztos. Dzięki, Kuba. Może też wiem, że ty oglądałeś, albo oglądasz chyba, tak? Jeśli chodzi o Proceso, więc możesz też podzielić się twoimi wrażeniami. Jak tam, co myślisz? Czy oglądasz właśnie z napisami polskimi, czy włoskimi, czy też zauważyłeś takie nieprawidłowości? Też mogłeś coś zauważyć, nie? Jak coś, więc jak coś, to podziel się. Jestem bardzo ciekawa, jakie są twoje po prostu wrażenia też, jeśli chodzi o ten serial. Dobra, to ja zmykam. Widzimy się na stories i na wszystkich tych innych miejscach w social mediach podczas tygodnia. A tutaj na żywo zapraszam was oczywiście w przyszłym tygodniu o 20:00. Jak zawsze poniedziałek, godzina 20:00, widzimy się tutaj na żywo. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie po włosku, skoro dzisiaj było po polsku, ale to jeszcze zobaczymy, jaki temat się nawinie. Jak coś, to oczywiście dawajcie znać, o czym chcecie rozmawiać, jakie słownictwo chcecie przerabiać, to do tego się oczywiście dostosuję. Dobra, buona serata, wszystkiego dobrego i trzymajcie się i do zobaczenia. Ciao!